Mamy teraz za zadanie pomnożyć dwie liczby zespolone. Pierwsza z tych liczb to jest 1 minus 3i, a druga z tych liczb to jest 2 dodać 5i. Takie dwie liczby zespolone mamy pomnożyć. No to jak to robimy? No tak jak już mówiłem w filmie, gdzie ogólnie wyprowadzałem wzór na mnożenie liczb zespolonych, że trzeba po prostu pomnożyć, tak jak się wymnaża nawiasy, czyli skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No to zrobię to może na dwa sposoby. Najpierw, właśnie tak jak mówię, Skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. I napiszę, że to jest tak. 1, czyli ta liczba, razy cały ten drugi nawias. 2 dodać 5i. No i dodać, a konkretnie odjąć w tym wypadku, bo mamy minus 3i. I minus 3i pomnożone przez ten drugi nawias, czyli 2 dodać 5i. No dobrze, to jest raz skorzystane z rozdzielności mnożenia względem dodawania i teraz muszę powymnażać te nawiasy tutaj przez 1. 1 razy 2 to jest 2. 1 razy 5i to jest 5i. No i teraz mnożę przez 3i, czyli mam minus 3i razy 2 to jest minus 6i. No i teraz muszę pomnożyć minus 3i razy 5i. To ja może to tutaj na boku zrobię. No i to ile to będzie? Minus 3 razy 5, 3 razy 5, razy i i razy i. Czyli to jest minus 3 razy 5 to jest minus 15 i razy i to jest i do kwadratu. No a ile to jest i do kwadratu? No wiemy z definicji, że i do kwadratu to jest minus 1. Czyli mogę i kwadrat zastąpić przez minus 1, czyli będę miał minus 15. Razy minus 1 to daje nam 15. Czyli tutaj na końcu dopiszę jeszcze plus 15. No i teraz mogę pogrupować oddzielnie części rzeczywiste i części urojone. Tu mamy części rzeczywiste. 2 dodać 15, czyli to będzie 17. No i mamy jeszcze te części, Urojone plus 5i i minus 6i plus 5 razy to samo i odjąć 6 razy to samo, czyli jak od 5 odejmę 6, no to będę miał minus 1, czyli to będzie minus I po prostu, czyli ten wynik mnożenia to jest taka liczba zespolona. 17 odjąć I. No ja to zrobiłem tutaj korzystając z rodzinności mnożenia zlądowania. No, można to zrobić troszeczkę inaczej. W zasadzie to jest to samo, ale może zrobię to jeszcze raz. Bo czasami robicie to taką metodą, że, że mnożycie tutaj każdy wyraz z każdym w tych, w tych nawiasach. Mamy tutaj dwa wyrazy, tutaj dwa. Mnożymy każdy z każdym. No, zrobię to od razu tak, żebyście zobaczyli, że to wychodzi to samo. 1 razy 2 to jest 2, 1 razy 5i to jest 5i. Odjąć 3i razy 2 to jest minus 6i, i minus 3i razy 5i, no to już liczyliśmy, ile to jest. To jest po prostu 15, czyli dodać 15. No dokładnie to samo, co było poprzednio, tak? czyli 2 dodać 15 to będzie 17. 5i minus 6i to będzie minus i. W zasadzie drugi raz zrobiłem to samo, trochę tylko inaczej na to patrząc. Tak? Tutaj skorzystałem wprost. Z rozdzielności mnożenia wzajemnie dodawania dwa razy. A tutaj zrobiłem to tak jakby w pamięci. Wszystkie te etapy za jednym razem. Czyli pominąłem tę linijkę, która tutaj jest napisana. No i tyle. Bardzo prosto się mnoży liczby zespolone, jak widzicie. Wystarczy tylko pamiętać, że i no to jest tak jakby jakaś zmienna. No to, to nie jest zmienna, to, to jest liczba, to jest pewna stała. No ale wymnaża się i dodaje tak samo jak wyrażenia zawierające jakąś literkę, która oznacza jakąś zmienną, czy jakąś stałą. I ilekroć pojawia się i do kwadratu, to i do kwadratu należy zastąpić minus jedynką. No i to cała filozofia. Wystarczy to wiedzieć i po prostu mnożyć te nawiasy tak jak jesteście nauczeni w szkole podstawowej, żeby obliczyć co to jest iloczyn dwóch liczb zespolonych.